Cześć, dzisiaj jesteśmy w kolejnym parku. Tutaj to ja jestem. Cześć. Ogólnie w Chinach, szczególnie emeryturze, w czasie wolnym bardzo lubią spędzić czas w parku. Na przykład grają w kartę. I tam też. Wcześniej bardzo lubią grać w madzię. Po polsku chyba jest w mandżungu czy coś takiego, nie pamiętam. Ja nie umiem grać, niestety. A dzieci się bawią. Tutaj mamy rzekę, ale jest brudna. I ta rzeka jest na całe miasto, wokół całe miasto. Nie wiem, czy mówiłam wcześniej, jestem obecnie w mieście Jinan, czyli na wschodzie Chiny, od Pekinu 400 km, ale mamy szybki pociąg, prawie dwie godziny, spokojnie mogę już dojechać. O, tutaj mamy coś ciekawego. Ponieważ moje miasto to się nazywa miasto źródłane, czyli bardzo dużo wody pod ziemią mamy i bardzo czyste, więc codziennie bardzo dużo ludzi tutaj stoją, jak widać, w kolejce, czekają, żeby wziąć tę wodę z ziemi. Zobaczymy, w jaki sposób oni to robią. O, mają dzbanek. Jak widzimy, na dole leci woda.